Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym moim filmie. Tym razem będzie to film przez Was po prostu wyczekiwany jak mało co na świecie. Nie, trochę sobie jaja robię, ale wiecie o co chodzi. Wiecie o co chodzi, bo same po prostu męczycie mi po prostu, żeby zrobić ten film. Ja to rozumiem i wychodzę naprzeciw i bardzo się cieszę, że czymś Was tam inspiruje. Mianowicie chodzi o moje farbowanie włosów. Dostaję pytań na temat farb do włosów. To są po prostu setki pytań o mój kolor włosów. I jak ja to robię i tak dalej. Wiecie co, ja wszystkie farbowania i wszystkie koloryzacje od lat robię sama. Dlatego, że choć nie jestem fryzjerką, to mam już dość duże doświadczenie w tym, jak to się robi i uczę się, słuchając, co mi tam ktoś podpowiada, jakby tutaj zadziałać. Uczę się, słucham, wdrażam, testuję niestety sama na sobie, ale przynajmniej dzięki temu mogę Wam powiedzieć co nieco o produktach, które ja po prostu do tego celu uwielbiam. I teraz tak, aktualnie mam trochę zmieniony kolor włosów, gdyż mam swój standardowy kolor na odrostach nałożony. I jeszcze w tych kilku poprzednich filmach widziałyście, że miałam mocno jaśniejsze włosy, dlatego że ja sobie rozjaśniałam, robiłam sobie pasemka, ale trochę przesadziłam na górze i stwierdziłam, że wracam do takiej swojej bardziej natury, czyli do koloru, który wzbudza zawsze Wasze emocje. Jeśli chodzi o farby do włosów, ja używam teraz od lat, właściwie dwóch, trzech, coś takiego, farb do włosów, farb profesjonalnych. Ten film może Was wkurzyć, dlatego że te farby nie są powszechnie dostępne. One są dostępne, ja je kupuję w Gdańsku, w hurtowni Dominium. Musicie szukać po swoich hurtowniach fryzjerskich, czy tam te farby mają. Jeżeli nie mają, to namówcie tych sprzedawców, żeby Wam te farby posprowadzali, jeżeli się da, dlatego że to są farby fenomenalne. Fenomenalne, zaraz Wam powiem dlaczego. Chodzi, proszę Państwa, o farby Tutto Colors. Tutto Colors, no pokażcie się tu. Tak to wygląda. Czekajcie, bo ja miałam opakowanie dla Was jedno, bo kręciłam już ten film raz, ale wiecie jak to w życiu bywa, nie? Takie jest to logo, zobaczcie. Tak to wygląda. To są farby Tutto Colors. Ja mam tych farb trochę, dlatego że tak jak mówię, ja naprawdę testuję, używam, sprawdzam. Dlatego mogę Wam z czystym sumieniem po prostu polecić. Na odrost mój. Pytanie, które pojawia się zawsze. Jaka to jest farba? To jest farba 55.0 albo 5.0. Przeważnie na wodzie 3%. Farba 5.0 to jest taki średni brąz, tak zwany według producenta. Farba 55.0 to jest średni brąz, taki plus, ze wzmocnionym pigmentem dla osób, które mają troszkę tam siwych włosów. Ja nie mam jakoś nie wiadomo jak dużo siwych włosów, natomiast coś tam już się pojawia, dlatego czasami używam, jeżeli chcę więcej pigmentu, czasami używam 55.0, czasami 5.0. Zaraz Wam powiem o reszcie farb. Powiem Wam też o wodach, które ja używam. Nie używam wód stworzonych przez firmę Tutto Colors, dlatego że mam wody z Candica, które są dużo, dużo tańsze, są w ogóle bardzo śmiesznie tanie, a są doskonałe. Po co zatem przepłacać, jeśli mamy coś doskonałego w tak niedużej cenie? Woda ta 3% i woda 1,9, ja mam wodę 6, jeszcze 9, to są wszystko bardzo dobre wody do farbowania włosów i z tą farbą mieszają się doskonale, nic się nie dzieje. To, co mi się podoba w tym połączeniu tej farby i tej wody, to jest to, że ta farba po pierwsze nie spływa włosów, ma fajną kremową konsystencję, po drugie daje przepiękny i bardzo długotrwały kolor, nawet jeśli ja użyję wody 1,9, gdy sobie tonuję włosy na całej długości, gdy użyję tej wody 1,9, ona nie wypłukuje mi tej farby do zera. Nie ma takiej sytuacji, żebym ja, jeżeli na przykład rozjaśniam sobie pasemka i te pasemka, wiadomo, siłą rzeczy wyjdą nieco takie żółtawe bądź pomarańczowe. Jeżeli ja użyję sobie farby 801 na całość włosów, na rozjaśnione pasemka, farby 801, jeżeli mamy takie oznaczenie w tej akurat w firmie 01, to i zobaczcie. Zobaczcie. Oznacza to, 0 oznacza pigment taki naturę, a 1 aż, czyli
popiel. Natura ma nieco bardziej zielony pigment, Ash ma nieco bardziej niebieski pigment. Te farby, jeżeli ja użyję sobie takich farb z tym 01, a tak robię, używam na rozjaśnione włosy, one dadzą przepiękny, przepiękny, zgaszony, matowy, choć błyszczący, ale matowy taki właśnie po prostu popielaty bardziej kolor. Coś fenomenalnego. Nigdy nie zdarzyło się, żeby ta farba dała mi odcień zielony, a często tak jest, że farby położone na rozjaśnione włosy dają po prostu totalnie zielony efekt. Tutaj nigdy nie zdarzyło mi się coś takiego. Ta farba trzyma się doskonale, trzyma się, czyli nie spukuje się naprawdę, ten kolor się nie wypukuje, znaczy on się trochę wypukuje, natomiast to nie jest tak, że on Wam do zera zejdzie. Znaczy Wam może zejdzie, dziewczyny, to też wszystko jest kwestia włosa, musicie wziąć to na to poprawkę, nie? Że wszystko to jest kwestia włosa. U mnie nie dzieje się nic takiego. Ja po prostu te farby uwielbiam, jeśli tak można powiedzieć. I teraz tak, na resztę włosów używam, jeżeli chcę jaśniejszego efektu, jedynie stonowania rozjaśnionych włosów, 901, czyli ta Natura z popielem. Jeżeli chcę troszkę bardziej przyciemnić włosy, używam 801, na wodzie 1,9, żeby stonować, albo na trójce, żeby troszkę przyciemnić. Tak to wygląda. I teraz tak, jedna rzecz. Znacie mnie i wiecie, że jak ja farbuję włosy, już Wam to mówiłam w tym filmie o pielęgnacji, ja dodaję do włosów, do tych farb olejów i dodaję olejków różnych. Dodaję olej kokosowy czasami, gdy nie mam innego, choć kokosowy najmniej lubi się z moimi włosami, powiem Wam szczerze. Olej z awokado, ostatnio nawet próbowałam olej lniany i one wszystkie super się sprawdzają, super. Natomiast ostatnio odkryłam też coś, co jest genialne, genialne i można to dodawać też do farby, do włosów, znaczy ja tak robię, nie wiem czy można, ale ja tak robię. I to jest coś takiego, to jest ten olejek z Halier, Oil Intense, możecie go kupić na nutridom.pl, powiem Wam, że to jest fenomenalna sprawa, olej, który... I ja mam takie poczucie, że jak ja, znaczy ja to zresztą widzę po swoich włosach, że jak ja doleję sobie oleju do farby, do włosów, to to farbowanie rzeczywiście, te włosy moje dostają mniej w kość. I to jest moje, sprawdzone już od kilkunastu farbowań włosów, sprawdzone mój trik. Jeśli chodzi o rozjaśniacz, bo też o to pytacie, jak ja sobie robię pasemkę, dziewczyny, ja nie pokażę Wam filmu z tutorialem, przynajmniej nie na tym etapie, dlatego że wszystkie te moje próby robienia sobie koloru na włosach są bardzo amatorskie, bardzo autorskie, bardzo nieprofesjonalne. Zatem ja tego jakby chyba na razie nie jestem w stanie pokazać technicznie, ale cóż, używam rozjaśniacza, nie mam teraz opakowania, bo to opakowanie jest takie słabe, musiałam przesypać to do mixitowej puszki. Ja mam rozjaśniacz, teraz używałam przez już wiele rozjaśniań, Matrixa, to jest Light Master chyba on się nazywa, ja tam Wam postaram się podlinkować wszystko, co to tam jest, albo chociażby Wam opisać, żebyście wiedziały, co to są za produkty. No i ten rozjaśniacz jest taki normalny, zresztą nie wiem, czy coś widać. Dosyć dużo już go zużyłam, zatem myślę, że mogę coś powiedzieć. I to jest rozjaśniacz, który jest bardzo spoko. Ja nie wiem, czy jest mistrzowski, ale powiem Wam, że chyba naprawdę nie narzekam na niego. Także myślę, że mogę Wam z czystym sumieniem go polecić, ten rozjaśniacz. I używam go właśnie zawsze z olejkiem. Zawsze olejek do włosów, do rozjaśniacza i do wody, nie? Ta mieszanka o rozjaśniacz plus oksydant i zawsze do tego olej, żeby minimalnie zniszczyć włosy, nie? No i cóż Wam jeszcze mogę powiedzieć na temat tego mojego farbowania? No tak jak mówię, no robię to wszystko sama, to jest wszystko taka metoda trochę, wiecie, trochę taka moja, taka dziadowska, natomiast tak, te farby to się nazywa, te farby nazywają się Tutto Colors i tak jak mówię, niestety nie wszędzie je dostaniecie. Ja je dostaję tylko w Gdańsku na Zaspie w hurtowni Dominium. One są bardzo niedrogie, bo za 100 ml masz 27 zł płacisz, a te farby rozjaśniamy w proporcji 1:1,5. Z tym, że jedna taka ciekawostka, jeśli chodzi o rozrabianie tych farb. Jeżeli chcecie mocniejszego pokrycia włosów, mocniejszego pigmentu, nie rozrabiajcie tej wody tej farby 1:1,5, tylko 1:1, czyli na 100 ml farby 100 ml oksydantu. No i oczywiście trochę olejku, żeby było jeszcze zdrowiej. Poleciła mi to, jeszcze muszę Wam jedną rzecz powiedzieć, poleciła mi to właśnie ta pani w sklepie fryzjerskim, którą bardzo, bardzo pozdrawiam, w tym właśnie, w tej hurtowni Dominium, żeby tak robić, nie? Ponieważ jak 1:1 rozrabiacie, to ten kolor jest nieco bardziej delikatny, zatem jeżeli chcecie delikatniejszego pokrycia, znaczy delikatniejszego koloru,
to i takiego troszkę mniejszego moim zdaniem utrzymywania się, to zróbcie 1 do 1,5. Natomiast jeśli chcecie, żeby to się Wam długo trzymało, ten kolor, żeby był intensywny, to zróbcie sobie 1 do 1 po prostu te proporcje. I jeszcze jedna rzecz, którą chciałam Wam powiedzieć, jeżeli chodzi o olej do włosów. Jak ja rozjaśniam włosy, jak robię pasemka, to nie tylko dodaję tego olejku do farby do włosów albo do rozjaśniacza, ale całe włosy olejuję i dopiero na wyolejowane włosy nakładam pasemka. Rozumiecie, nie? To jest po prostu, ja zawsze tak trochę zamotam, ale wiem, że dacie radę i będziecie wiedziały. Jak nie wiecie, to pytajcie w komentarzach, dobrze? Także tak to jest. Niestety, jeśli chodzi o metodę farbowania, no to właśnie nie jestem w stanie za bardzo Wam podać. No odrosty to wiadomo, jak się robi, nie? Na odrost nakładamy tam tyle, ile chcemy, ale jeśli chodzi o całość, no to ja robię pasemka różnie, wiecie, wyciągam sobie to, co mi tam się chce mieć jaśniejsze, wkładam sobie folię, no takie, wiecie, takie metody trochę bardzo, bardzo amatorskie. No ale dają mi satysfakcjonujący mnie efekt, także pamiętajcie też, jeżeli nie czujecie się na siłach, boicie się farbować włosy, możecie kupić farbę i poprosić fryzjerkę, żeby Wam zrobiła, nie? Moje ulubione kolory z tej palety. Ja nie jestem w stanie być dla Was paletą kolorów, no bo wiadomo, że trzeba zobaczyć te kolory na żywo, natomiast moje takie kolory mistrz to jest właśnie 55.0, 5.0 na odrost, bo on się fajnie spukuje do takiego właściwie mojego naturalnego brązu i one nie są za czerwone, te kolory, i nie są za ciepłe, i nie są za pomarańczowe, i nie są za zielone, te kolory są wszystkie w punkt. Wszystkie są totalnie w punkt. Przepiękny, nasycony, błyszczący kolor. Taki ja mam efekt po tej farbie, naprawdę. Zresztą jakby ja nie muszę chyba Was przekonywać, bo Wy to same widzicie na moim po prostu story. I Wy się na story często pytacie na Instagramie, co Ty masz na tych włosach, bo to jest za kolor, co to jest za kolor, dlaczego to tak błyszczy. No tak błyszczy, bo staram się to na maksa zabezpieczyć, nie? I używać dobrych produktów. Aha, właśnie, pamiętajcie, że jeżeli nie czujecie się na siłach, to nie kombinujcie same, bo to jest po prostu bez sensu. To Wam może tylko zniszczyć włosy. Natomiast jeśli jesteście już trochę wprawione i chcecie po prostu posłuchać tego, co ja mam na ten temat do powiedzenia, to proszę bardzo. Kolejna rzecz właśnie a propos kolorów. Najczęściej używane przeze mnie kolory na całość tych nawet rozjaśnionych pasemek, całość włosów, to są 801, czyli Natura Popiel, blond Natura Popiel, 901, trochę jaśniejszy blond, też Natura Popiel. Ostatnio użyłam sobie 601 tutaj, żeby wyrównać rudość, która była, wiecie, no ja po prostu kombinuję naprawdę bardzo. Ale te odcienie 01 po przecinku są przepiękne. Siódemki po przecinku, czyli na przykład 77, to są takie cieplejsze, takie nieco bardziej miedziane, ale one nigdy nie są takie miedziane, wiecie, takie chamska miedź. To są kolory wielowymiarowe, naprawdę, wielowymiarowe kolory, także no przykro mi bardzo, jeżeli nie będziecie w stanie dostać tych farb, nie wiem, może przeatakujcie po prostu tego producenta, jeżeli Wam będzie mocno zależało, no bo jakby, to wiecie, to jest tylko to, co ja sobie używam i to Wam polecam, i wiem, że jest w Gdańsku dostępna, ale nie wiem gdzie jeszcze, także przykro mi, tutaj nie pomogę, pomogę Wam tylko właśnie tym, że powiem Wam, cóż to jest. Albo może, nie wiem, zaatakować hurtownię Dominium na Instagramie, żeby zaczęli wysyłkową robić sprzedaż, sklep internetowy. Why not? Dobrze, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, mam nadzieję, że cokolwiek z tego filmu się Wam przydało. Ściskam Was, do następnego razu, pa!